Mamy już jasność, dlaczego w równaniach zawsze robimy to samo z obiema stronami równania. Spróbujmy zastosować tę regułę do rozwiązywania równań z niewiadomą. Mamy x dodać 7 równa się 10. Chcemy znaleźć x. Równanie to mówi po prostu, że coś dodać 7 równa się 10 i pewnie możecie to policzyć w pamięci. Chcemy jednak być trochę bardziej systematyczni. Po lewej stronie chcemy mieć tylko x. Jeśli po lewej stronie chcemy mieć tylko x, to muszę pozbyć się siódemki. Chcę odjąć 7 po lewej stronie. Jeśli chcę zachować tę równość, cokolwiek zrobię z lewą stroną, muszę też zrobić z prawą, tak jak z naszą wagą, by waga pozostała w równowadze. Byśmy mogli powiedzieć, że lewa strona jest wciąż równa prawej. Tu zostaje nam x. 7 skreślamy równa się 10 odjąć 7, czyli 3. Nie wiadomo, to 3. Można to sprawdzić. 3 dodać 7 to faktycznie 10. Następne. Mamy a odjąć 5 równa się minus 2. Jest to bardziej interesujące. Mamy tu liczby ujemne. Posłużymy się dokładnie tym samym rozumowaniem. Po lewej stronie chcemy mieć tylko a, czyli musimy się jakoś pozbyć minus 5. Najlepszym sposobem pozbycia się minus 5 jest dodanie 5. I tak zrobimy. Dodaję 5 do lewej strony. Jeśli chcę, by lewa strona wciąż równała się prawej, muszę to samo zrobić z prawą stroną. Muszę też dodać 5 do prawej strony. Po lewej stronie zostaje więc a minus 5 i plus 5 to 0. Po prawej stronie obie strony są wciąż równe, ponieważ zrobiłem to samo z obiema. Mamy Minus 2 dodać 5 co daje 3, a jest równe 3. Znowu można to sprawdzić. 3 odjąć 5 równa się minus 2.